Polski złoty interesuje wielu inwestorów, spekulantów, natomiast bardzo wielu eksporterów interesuje się tematyką, jak wygląda sytuacja na polskim złotym, zwłaszcza na głównej parze do polskiego złotego euro-PLN i patrzą i zastanawiają się, czy może te magiczne 4,50 zostanie w najbliższym czasie przebite. I o tym, jak również ogólnie o sytuacji na polskim złotym, chciałem porozmawiać z naszym gościem, pan Maciej Przygórzewski, główny ekspert walutowy walutomat.pl. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, witam. Jak pan sądzi, te 4,50 jest w zasięgu? Nie, no na pewno jest w zasięgu. Wczoraj byliśmy na 4,48, to były spada najwyższe poziomy od maja. Natomiast te takie dwugroszowe ruchy na euro-PLN-ie, one są tak naprawdę zawsze w zasięgu. I też warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę ta grupa, że tak powiem, interesantów, która zawsze w wakacje narzekała na drogie waluty obce, ona tak naprawdę w tym roku została mocno zredukowana, bo po prostu zdecydowanie mniej będziemy wyjeżdżać, o ile wcale. W związku z czym to jakby, że tak powiem, interes ekonomiczny społeczeństwa jest znacznie bardziej po stronie słabego złotego, w związku z czym wątpliwym jest, żeby były jakiekolwiek interwencje mające na celu, że tak powiem, przywrócenie tej naszej waluty do jakiegoś z góry ustalonego poziomu. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że mamy taki moment niepewności, jeżeli chodzi o to, co się dzieje. Niby pokazaliśmy lepsze dane, ale Europa też pokazała lepsze dane. W niedzielę będziemy mieli wyniki wyborów, które w pewien sposób wyjaśnią sytuację, co będzie tak naprawdę w obu dość korzystny dla złotego, bo nic tak nie szkodzi walutom jak niepewność, a w tej chwili już trochę widać na walutach, że jest trochę taki efekt, że rynki nie są pewne, czy aby na pewno Andrzej Duda uzyska reelekcję, bo taka pewność miała miejsce jeszcze kilka tygodni temu. W tej chwili nie jest to już takie, że tak powiem, stuprocentowe. To zresztą potwierdzają bukmacherzy, którzy zaczynają zupełnie przyzwoicie płacić za pieniądze podane na Andrzeja Dudę. Świadczy o tym, że jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski ma szansę jednak wygrać te wybory. W związku z czym to jest trochę taki element, że trochę wydaje mi się, że możemy mieć sytuację z podobną, trochę z podobnym zjawiskiem, jak mieliśmy na przykład przed interwencją amerykańską w Iraku, gdzie ceny ropy spadły w wyniku interwencji, w związku z czym po prostu jakby to takie ryzyko, że wygra inny kandydat, jest do momentu, kiedy się nie zmaterializuje, tak bardzo straszy inwestorów, bardziej niż jakby sama realizacja tego ryzyka. To jest jakby taki element, który moim zdaniem ma szansę jednak przepchnąć tego euro złotego w dół. Teraz pamiętajmy też, że pierwszy jakiś pakiet gorszych danych może z powrotem spowodować, że ta złotówka zacznie szybować, jakiś znacznie słabszy sentyment na rynkach, osłabienia cen ropy naftowej, kolejne problemy dużych giełd. Pamiętajmy, że złotówka w miarę stabilnie przyjęła problemy Wirecardu w Niemczech, a natomiast na kondycji ogólnego indeksu to się bardzo mocno odbiło, w związku z czym jest wiele takich elementów, które po prostu będą powodować, że w jedną czy w drugą stronę ta nasza para walutowa w najbliższym tygodniu może skoczyć z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Dodatkowo wspomniał pan, że nic tak jakby walut nie przeraża jak niepewność. I chyba zastanawiające jest w tym wszystkim to, że z jednej strony widzimy sondaże, które no, myślę, że tak bardziej wchodzą 50-50, ale gdzieś tam powiedzmy z przewagą Andrzeja Dudy, że faktycznie jednak ma większe poparcie. Natomiast bardzo mnie zastanawia ta kwestia tych osób niezdecydowanych, że w każdym sondażu mamy mniej więcej 7%, 6% osób, które do końca nie są zdecydowane. I myślę, że to tak naprawdę może być tym właśnie rzutem monetą przysłowiową, na którą stronę miałaby się przechylić szala prawdopodobieństwa. Czy sądzi pan właśnie, że ta grupa może najbardziej wpłynąć na ten wynik, no i też oczywiście jakby pośrednio na polskiego złotego? Znaczy oczywiście, no jakby ktoś musi dokonać tego tak zwanego wyboru, w związku z czym tu jakby, jeżeli mamy w miarę stały elektorat jednej strony, w miarę stały elektorat drugiej strony i oba są dość zbliżone do 50%, ale żaden ich nie przekracza, no to wiadomo, że w tym momencie będą decydowały osoby niezdecydowane. To jest trochę taka sytuacja jak w Stanach Zjednoczonych z tak zwanymi swing states, czyli z tymi stanami, które realnie wybierają prezydenta.
I jakby no to jest dość dobre dla demokracji, że jest taka grupa, a nie że stały elektorat po prostu wybiera. Natomiast no ciężko powiedzieć naprawdę na kogo nie zagłosują niezdecydowani, bo oni są niezdecydowani nie dlatego, że nie chcą się ujawnić w badaniach opinii publicznej, tylko dlatego, że najczęściej jeszcze nie podjęli tej decyzji lub podjęli decyzję, a w ogóle nie pójdą na wybory i nie chcą jej ogłosić. A jak to przekłada się na inne pary walutowe, na przykład, czy możemy powiedzieć, że w jakikolwiek sposób przekłada się na franka do polskiego złotego? Cała sytuacja właśnie związana z napięciem przedwyborczym. Znaczy zdecydowanie tak, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że na franka do złotego przede wszystkim przekłada się sytuacja na parze euro do franka. Na parze euro do franka ostatnio były dość silne spadki, gdzie euro straciło względem waluty Szwajcarii. No i jakby to, że euro traci względem waluty Szwajcarii, powoduje to, że frank drożeje mocniej niż euro. To było po prostu widać w momencie, kiedy tam ta zmiana nie była niby bardzo duża, bo tam było z 1,5%, natomiast te 1,5% powoduje, że przy stabilnym kursie euro ten frank jest albo troszkę droższy, w związku z czym z perspektywy osób spłacających kredyt jest to na pewno zauważalne. I euro-frank tutaj, jak można powiedzieć, determinuje właśnie los na franku do polskiego złotego. Czy wspomniał Pan, że mieliśmy lepsze dane zarówno z Polski, jak i z Europy? Czyli generalnie co na chwilę obecną determinuje te ruchy na eurofranku? Czy to jest cały czas koronawirus, czy jednak te gdzieś przenikają jednak te dane makroekonomiczne? Znaczy ja mam wrażenie, że dane makro oczywiście, natomiast też pamiętajmy, że co jakiś czas wracają te historie powtórnego lockdownu, co jakiś czas wraca historia, co będzie w sezonie jesiennym, kiedy będzie bardzo duży problem, bez testów oczywiście, z rozdzieleniem na podstawie obserwacji przypadków koronawirusa od przypadków zwykłej grypy, co może powodować, że będą one źle diagnozowane, źle izolowane, walki będzie znacznie bardziej utrudnione. W związku z czym to jest taki jakby jeden element, który jest, on, to jest takie trochę ryzyko, które wisi nad nami, ale wszyscy wiedzą, że ono się nie jest w stanie zmaterializować w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Natomiast jeżeli w tej chwili zainwestujemy zbyt optymistycznie, a ten ponowny lockdown przyjdzie faktycznie na jesieni, tam wrzesień, październik bardziej, to w tym momencie jakby te inwestycje będą po prostu skazane na porażkę, no bo po prostu w momencie zamknięcia gospodarki powinny przynosić straty. W związku z czym to jest takie bardzo długofalowe zagrożenie wiszące nad gospodarką. Natomiast też pamiętajmy, że dane makroekonomiczne są nazywane dobre, to w dalszym ciągu są takie oceny, które pokazują faktyczną skalę problemu, bo na przykład spojrzymy sobie, nie wiem, na wskaźniki bezrobocia, inflacji, które są w miarę, że tak powiem, w normie, produkcja przemysłowa jak wzrost PKB, które w skali rocznej tak mocno odczuły te miesiące spowolnienia, że w dalszym ciągu są na poziomach znacznie niższych, bo w przypadku spadek w skali roku nawet o 20% PKB to są pojedyncze procenty, ale to w dalszym ciągu są bardzo zauważalne rzeczy. Jest duża szansa, że gospodarki mogą nie odrobić tego do końca roku. W związku z czym też jakby może trochę uprościłem ten temat, że dane makroekonomiczne są lepsze. One są lepsze od oczekiwań. Nie zawsze są to dobre. GBP PLN obecnie dobija do poziomu równego 5 zł za 1 funta. Czy inwestorzy już nieco pogodzili się z Brexitem, czy po prostu na chwilę on odszedł w zapomnienie? Czy ja mam wrażenie, że oni nigdy nie przestali się z nim godzić, i jeżeli chodzi o takie, że tak powiem, podejście trochę ideologiczne. Natomiast to jest trochę taka sytuacja, że złoty trochę stracił do euro, to w tym momencie stracił również trochę do funta, więc część z tego ruchu wynika również z tego. Z drugiej strony mamy sytuację taką, że tak naprawdę coraz bardziej się okazuje, że okej, jest ten Brexit, ale tak naprawdę ten Brexit to nie będzie coś, co na to
Polaków nie wyrzuci. Brytyjczycy dalej będą w tym, a nie innym miejscu, że dalej będą mieli granicę z Irlandią, że w dalszym ciągu będzie to ważny element gospodarki tego regionu. W związku z tym jest tak, że nagle wyjście z Unii Europejskiej załamie dachę, będzie jakieś... A z drugiej strony też nie będzie tak pięknie, jak było powiedziane w kampanii referendalnej, że będzie tak samo jak dawniej, to lepiej. W związku, bo nie będziemy płacić na Unię Europejską. Też jakby ta prawda jest gdzieś pośrodku i coraz bardziej inwestorzy dostrzegają, że tam faktycznie aż tyle, co dotychczas straszono, może się nie zmienić. No i w tym momencie, jeżeli trochę lepiej wygląda gospodarka brytyjska, to inwestorzy są skłonni trzymać tam w dalszym ciągu swoje pieniądze. Pamiętajmy zresztą, że Londyn w dalszym ciągu jest głównym centrum finansowym Europy. Patrząc na tempo zmian, nie zanosi się na to, żeby się miało zmienić w tym wyjściu z Unii Europejskiej. Panie Macieju, bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Moim i państwa gościem był pan Maciej Przygórzewski, główny ekspert walutowy walutomat.pl. Dziękuję bardzo.